dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będziemy mówili o przeszczepieniu wyprzedzającym, ale nie tylko. Bardzo, bardzo będzie nam miło, jeżeli Państwo będą zadawali pytania i uczestniczyli w naszym spotkaniu, bo to zawsze jakby pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniu Państwu. Dzisiaj w programie mamy dwie niesamowite osoby, mianowicie panią Iwonkę, która jest po przeszczepieniu, która powie nam, jak to było, o swojej historii, jak również mamy panią Olę Tomaszyk, psychologa, panią doktor psycholog, wieloletniego koordynatora transplantologii, zaraz się dowiemy, czy tylko nerek, czy nie tylko, bo może nie tylko, która właściwie razem z panią Iwonką opowie, co to znaczy przeszczepianie wyprzedzające, jaka jest procedura, jakie należy wykonać badania, na co zwrócić uwagę, ale zanim jeszcze oddam paniom głos, to przedstawiam, nie muszę, ale zawsze to robię, moją współprzewodniczącą, panią Iwonę Mazur, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. I oddaję na momencik głos. Pani Iwonko, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, temat dzisiejszy szalenie potrzebny. Szalenie potrzebny, szalenie ważny. Mnóstwo ludzi zadaje pytania. Ogromna potrzeba. Na pewno jest sporo informacji, ale też kwestia dotarcia do nich, zrozumienia. No niestety nie ma na tyle czasu, żeby rozmawiać wystarczająco długo z pacjentem. Także dlatego my stworzymy materiały, które będą dostępne dla wszystkich, którzy szukają. I mam nadzieję, że odpowiedzi na wiele pytań będą w naszym materiale, a jeżeli nie, to bardzo prosimy Państwa o zadawanie takich pytań drogą mailową i postaramy się w następnym spotkaniu, podczas następnego spotkania właśnie związanego z transplantologią, udzielić odpowiedzi na te pytania. To już bardzo szybko, bo to na pewno jeden webinar nie wystarczy, jedno spotkanie nie wystarczy, żeby ogarnąć cały temat. Także bardzo dziękuję i zachęcam Państwa do udziału i później do zadawania pytań, na które odpowiemy za kolejnym razem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i teraz poproszę obie panie, zarówno panią doktor Aleksandrę, jak i panią Iwonkę, o naświetlenie tematu. Co to jest to przeszczepienie nerki? Co to jest ten przeszczep wyprzedzający? A potem rzeczywiście myślę, że bardzo cenna będzie dyskusja. Być może będziemy mieć na czacie, ja tu będę ten czat moderowała, bo już go sobie otworzyłam. Także bardzo proszę o zadawanie pytań. Bardzo proszę pani Iwonko i pani doktor Olo. Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem w medycynie ponad 20 lat, z tego 10 lat właśnie w koordynacji transplantologii. Pani Iwona jest bardzo wyjątkową osobą, ponieważ historia pani Iwony jakby też Państwu nakreśli wiele tematów. Mam nadzieję, że spowoduje też różne pytania, ponieważ pani Iwona ma w sobie historię osoby, która była przygotowywana do przeszczepienia nerki oddawcy żywego od swojego męża, więc o tej procedurze pokrótce później opowiem, jak pani Iwonka opowie swoją historię. I pani Iwona też jest osobą, która przez pandemię tego przeszczepienia oddawcy żywego nie było, gdyż w którymś momencie wszystkie procedury pobrania nerek oddawców żywych zostały wstrzymane przez pandemię. I to był już ten moment, kiedy pani Iwona, jej parametry wszystkie już były na tyle bardzo mocno już zagrożone diagnozami. I w tym momencie okazało się, że pani Iwona otrzymała propozycję nerki oddawcy żywego. Pokrótce Państwu później powiem, na czym to polega, powiem troszkę o tak zwanej kolejce, o której bardzo często Państwo mnie pytają, czy jest jakaś kolejka do oddawcy żywego, więc o tym opowiem. Natomiast pani Iwona będzie mogła powiedzieć, jak wygląda ze strony rodziny pobranie i przeszczepienie nerki oddawcy żywego, cała kwalifikacja, jak później wygląda przygotowanie się do przeszczepienia oddawcy zmarłego.
Później pokrótce Państwu to wszystko opowiem, powiem, gdzie szukać najbardziej rzetelnych informacji, takich, które są naukowo sprawdzone, i gdzie szukać tych informacji, gdzie szukać pomocy, i o tym wszystkim Państwu, mam nadzieję, pokrótce opowiem. Przedstawiam Panią Iwonkę. Dzień dobry. Oddaję Państwu Panią Iwonę i bardzo się cieszę, że to Udało właśnie z nią spotkać. Mogę dzisiaj być, bo koordynacja jej przeszczepienia rodzinnego była moją koordynacją, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że to właśnie ona jest dzisiaj ze mną. Zapraszam. Moja droga do przeszczepu zaczęła się w 2019 roku, kiedy te parametry nerkowe właśnie zaczęły się pogarszać. Generalnie choruję od 1999 roku, kiedy została u mnie zdiagnozowana choroba, zespół narczycowy, przewlekłe komórkowe zapalenie nerek. Zaczęły się objawy pojawiać takie jak obrzęki. Na początku to były obrzęki twarzy, które sobie tłumaczyłam tym, że jestem niewyspana, że łóżko jest niewygodne, że nie taka poduszka. Gdzieś tam zaczęłam poszukiwać jakichś rozwiązań, z czym to może być związane. Ale generalnie wróciłam najbardziej spuchnięta z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy na Jasną Górę. Przez 2 tygodnie maszerowania bardzo mało oddawałam moczu, byłam spuchnięta, musiałam kupić ten marsz. A po powrocie do domu okazało się, że obrzęki są jeszcze większe, więc no, chcąc nie chcąc musiałam się zgłosić do lekarza. I pierwsze takie podstawowe badanie moczu właśnie wykazało, że mam bardzo wysoki poziom białka. Na początku lekarz internista stwierdził, że być może jest to po prostu po wysiłku takim ogromnym, jakim był ten marsz na pielgrzymce. Potem zastosował jakieś leczenie antybiotykiem, nic nie skutkowało, więc zostałam skierowana do poradni nefrologicznej w Bydgoszczy, gdzie została wykonana pierwsza biopsja. Oczywiście jako 23-letnia wówczas kobieta, studentka, pełna pasji, marzeń i chęci powrotu na trzeci rok studiów, wyobrażałam sobie, że to leczenie potrwa, nie wiem, góra 2-3 tygodnie i będę zdrowa i po prostu wrócę sobie spokojnie do Warszawy na studia. Jednak okazało się, że lekarze jakby nie dawali mi za dużo takiego pozytywnego światła na tą chorobę. Wręcz powiedzieli, że jest to no, bardzo poważne schorzenie, trzeba o siebie wyjątkowo zadbać, stosować odpowiednie diety. Dostałam oczywiście bardzo wysokie pulsy sterydów. Aby powstrzymać tę chorobę, zaczęłam jeszcze bardziej puchnąć. Jako 23-letnia dziewczyna na pojawiające się rozstępy na moim ciele nie mogłam jakby tego też zaakceptować. Na początku trochę się buntowałam, bo faktycznie no, obrzęki po prostu były wszędzie. Ja, jak teraz patrzę na swoje zdjęcia gdzieś tam z tego okresu, to sama siebie wręcz nie poznaję. I tak generalnie udało się w jakiś sposób troszeczkę tą chorobę powstrzymać przez 20 lat. No, okazało się, że jest to choroba, którą leczyłam przez ponad 20 lat. I dzięki temu właściwie, że została ona tak wcześnie rozpoznana, to ten proces leczenia został tak wydłużony w czasie, że faktycznie przeszczepienia potrzebowałam dopiero rok temu. W międzyczasie lekarze nie dawali mi też szansy na to, aby urodzić dzieci, abym mogła zostać mamą, a jednak udało się to. Dzieci nie planowałam tak naprawdę, bo rzeczywiście bałam się tego momentu, że zajdę w ciążę, że jak to będzie, że wszystko jest takie właśnie trudne, że leki, że co to będzie, jak będę brała te leki. Jednak okazało się faktycznie, że dostałam bardzo duże wsparcie od głównie pielęgniarek ze szpitala na Lindleya, które jak tylko przyszłam zaryczana z testem ciążowym do szpitala 13 lat temu, to powiedziały, że najpierw pokazały mi mnóstwo zdjęć dzieci, które urodziły się pacjentką właśnie z chorobami nerek, więc później jakby mój wewnętrzny optymizm pokazał, że faktycznie sobie poradzę, mimo tego, że nie ukrywam, że ciąża w chorobie nerek to jest jednak proces bardzo trudny, bo dochodziło nadciśnienie, gdzieś tam cukrzyca ciążowa, więc była ogromna walka o to, żeby tą ciążę też utrzymać. Dziecko urodziło się wręcz zagrożeniem, aczkolwiek teraz już ma 13 lat i jest fajnym, zdrowym nastolatkiem. Córka urodziła się 2,5 roku później po przemku.
byłam już taka bardziej obeznana z tą sytuacją, jak to będzie, jak tą ciążę prowadzić, żebym mogła jakby też urodzić dziecko, które nie będzie miało takich problemów jak w tej pierwszej ciąży. Więc córka ma też już 10, prawie 11 lat, też jest zdrowa, rozwija się prawidłowo. Dzięki właśnie wsparciu lekarzy wszystko się udało, aczkolwiek po tym czasie, no w ciągu tych 10 lat faktycznie te parametry nerkowe zaczęły się pogarszać i gdzieś wydawało mi się, że będę taką heroską, że pójdę sobie w góry na przykład, że dam radę. A okazało się, że po takim wielkim wysiłku okazało się, że właśnie kreatynina zaczęła rosnąć. Jakby już po przekroczeniu pewnych tych parametrów trudno było powstrzymać ten cały proces chorobowy. Więc gdzieś już z tyłu za mną była taka myśl i też jakby sygnał od lekarza, że trzeba będzie myśleć właśnie o dializach, o robieniu przetoki, że trzeba się przygotować do tego procesu powoli. Ja się oczywiście strasznie bałam tego, bo ja jestem osobą bardzo czynną zawodowo i nie wyobrażałam sobie biegać 3 razy w tygodniu do szpitala na dializy, bo wydawało mi się to, jejku, to będzie na pewno strasznie po pierwsze nudne, bo trzeba leżeć 4 godziny na łóżku i co ja tam będę robić? Później tak sobie myślałam, bo oglądałam też wiele takich programów medycznych o tym. Właśnie chyba kiedyś też Telewizja Polska przygotowała taki film dokumentalny o osobach, które jeżdżą na dializę, są przygotowane do przeszczepienia. I przyglądając się temu, jakby spodziewałam się, że na te dializy i tak prędzej czy później trafię, ale z drugiej strony, oglądając różne też seriale takie, gdzie była poruszana kwestia przeszczepiania, głównie w amerykańskich filmach było też takie, były takie sytuacje, że osoba trafiła do szpitala z schyłkową niewydolnością nerek i lekarz się pyta, czy ma pani kogoś, kto może pani dać nerkę? Jakby nie było pierwszej decyzji, proszę pani, musi pani trafić na dializy i to szybko, tylko pierwsze pytanie lekarza to było takie właśnie, czy jest ktoś w rodzinie, kto może pani podarować nerkę? Ja sobie tak siedzę i nawet do męża mówię, no ale jak to nerkę? Przecież się idzie najpierw na dializy, trzeba się trochę podializować, żeby dostać przeszczep. Więc teraz jakby od tej strony moich poszukiwań, jak do tego dotrzeć. Gdzieś słyszałam też właśnie na grupach, że w Gdańsku jest taka procedura przeszczepów wyprzedzających, więc zaczęłam się dowiadywać, jak to, dlaczego, czy to jest możliwe. Nie chcę trafić na dializy, chcę jak najszybciej starać się o to, żeby móc mieć ten przeszczep wyprzedzający. Jakby do tego dążyłam całą sobą, szukając różnych właśnie kontaktów, szukając gdzieś w internecie. I tak też trafiłam właśnie do pani Oli. napisałam po prostu na Facebooku do koordynatora z prośbą o udzielenie wszelkich informacji. Po prostu migiem udało nam się spotkać, zorganizować wizytę u chirurga. Mój mąż, nawet ja szczerze powiem, nie pamiętam, jak to było, jaka była rozmowa między nami, że on chciał zostać dawcą dla mnie. Po prostu to wyszło tak jakoś spontanicznie. Czy ty nie opowiadał o swojej chorobie? A jeszcze było tak, że w międzyczasie były jeszcze inne osoby. Przepraszam na chwileczkę. Przepraszam pani. Proszę panią Barbarę Bieńkowską, żeby wyciszyła mikrofon, ponieważ pani Basiu, przepraszam bardzo. Czy mogłaby pani wyciszyć mikrofon? Bo mamy zakłócenia. Pani Barbara Bieńkowska, czy mogła pani wyciszyć mikrofon? Rozumiem, na jakimś webinarze, na który mnie zaprosiła. Strasznie przerywa. Mamy prośbę, żeby pani Basia Bieńkowska wyciszyła mikrofon, bo po prostu mamy zakłócenia i słychać wszystko, co się dzieje w eterze. O, chyba właśnie tak się stało. Dobrze. Przepraszam. Tak. No i wracając do tematu tego żywego dawstwa, to okazało się, że w rodzinie jest kuzynka, jest moja siostra, jest jeszcze jedna kuzynka, więc zaczęła się kolejka osób, które zadeklarowały się, że jak będzie tylko potrzeba, to my jesteśmy, że my ci pomożemy, że będziemy z tobą. Więc te rozmowy gdzieś tam cały czas trwały, więc ja nie wyobrażałam sobie po prostu, że może być jakoś inaczej niż jeżeli się uda, to jak najbardziej
ten przeszczep wyprzedzający był takim najlepszym rozwiązaniem dla mnie osobiście. Trochę mi się urwało teraz. troszkę tak. Pani Iwonce się urwało, więc ja, zanim Pani Iwonce się poukłada, to ja tutaj włączę się, bo jakby będziemy mówić o dwóch kwestiach. Przeszczep wyprzedzający oddawcy żywego, przeszczep wyprzedzający oddawcy zmarłego. Tak naprawdę to jest po prostu przeszczepienie wyprzedzające. Nie ważne, czy to jest zmarłego. Jedno i drugie jest możliwe. Jeżeli tu mogę troszkę powiedzieć, jak już pani Iwonka będzie wiedziała, co chciała powiedzieć, to powiem jej, żebym przestała i przestanę mówić. Więc tutaj się na chwilkę zatrzymam na kwalifikacji dawcy żywego. Kto nie może być, jak to się wszystko dzieje. Więc ogólnie jest tak, oczywiście wszystkie informacje, ja później państwu pokażę, wygląda strona Pol Transplantu, gdzie są wszystkie informacje państwo znajdziecie, ponieważ Pol Transplant jest nadrzędną jednostką, która koordynuje wszystkie przeszczepienia w Polsce, czy nerek, wątroby, trzustek, dawcy żywego, zmarłego. Natomiast jest 12 ośrodków, w których można wykonać pobranie i przeszczepienie nerki od żywego. Ośrodek przeszczepiający rodzinne przeszczepienia wybierają państwo. Jeżeli państwo chcą się kwalifikować w Gdańsku, w Wrocławiu, w Warszawie, w Szczecinie, to państwo znajdują adres i numer telefonu do koordynatora transplantacyjnego lub nefrologa, który w danym ośrodku pracuje i zgłaszacie swoją chęć kwalifikacji nerki oddawcy żywego. Jeżeli posiadają państwo inne grupy krwi, mogą państwo bezpośrednio do Pol Transplantu, aby zgłosić się do programu wymiany partnerek osób z niezgodną grupą krwi, jak również do każdego ośrodka, który kwalifikuje parę do przeszczepień nerek oddawców żywych. Pierwsze takie najważniejsze informacje, jeżeli mamy w rodzinie kogoś lub w bliskim otoczeniu, przyjaciel, przyjaciółka i mamy zgodne grupy krwi, to jest jakby klucz i pierwsza tak naprawdę informacja. Później państwo kontaktują się z koordynatorem transplantacyjnym, który zadaje państwu jako dawcy podstawowe pytania odnośnie państwa zdrowia i prosi o przesłanie podstawowych badań. Różnie jest w różnych ośrodkach, niektóre ośrodki zapraszają państwa i wykonują te podstawowe badania, natomiast większość tych ośrodków prosi o wykonanie podstawowych badań. To jest badanie USG, żeby wiedzieć, czy ktoś ma dwie nerki, czy jedną. To jest mocznik, kreatynina, to są badania ASPAT, ALAT, badania, które nam pokazują czynność wątroby, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej, posiew moczu, takie podstawowe badania. Jeśli chodzi o kobiety, to co jest ważne i istotne, każda z nas powinna raz w roku robić sobie USG piersi, powinna sobie robić badanie ginekologiczne czy badanie cytologiczne raz na 2 lata, więc te badania, jeśli chodzi o kobiety, są wymagane. Jeśli chodzi o mężczyzn, 40 roku życia, fajnie, aby każdy z panów miał wykonane badanie PSA i te badania wszystkie, takie podstawowe, są jakby rozpoczęciem procedury, czy dana osoba może być dawcą nerki. Jeżeli te badania są wstępne, w porządku, wtedy w ośrodku transplantacyjnym taka para jest zapraszana, pobierana jest krew próbę krzyżową, czyli sprawdzenia zgodności i czy ta próba krzyżowa jest ujemna czy dodatnia. Jak jest ujemna, to jest wszystko w porządku, idziemy dalej. Jak jest dodatnia, to immunolodzy sprawdzają, dlaczego jest dodatnia. Czasami dodatnia może być, bo jest na przykład jakaś infekcja, o której jeszcze nie wiemy,
a to jest układ immunologiczny, więc wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, na tym badaniu jest bardzo ładnie widoczne. Czasami próba krzyżowa nam pokazuje, że widoczne są przeciwciała biorcy przeciwko dawcy i to już wyklucza dalszą procedurę, ale nie wyklucza procedury, jeśli chodzi o przeszczepienie krzyżowe czy łańcuchowe. Więc pierwsze badania są najważniejsze, później już pod okiem ośrodka transplantacyjnego Państwo przechodzą przez dalszą procedurę, o której mogę mówić jeszcze przez 3 tydzień, więc jest ona bardzo, bardzo szczegółowa. Dawca nerki, który tą nerkę oddaje, musi być osobą zdrową i najważniejsze w tej kwalifikacji jest to, aby dawca był bezpieczny przed, w trakcie i po, żeby oddanie nerki nie przyczyniło się w późniejszym jego życiu na jakąś dysfunkcję jego organizmu. Jeśli Państwo będą chcieli spotkanie, na przykład takie, kiedy zostaną zaproszeni, nie wiem, dawcy, którzy oddali nerkę 10 lat temu, 15 lat temu, 20 lat temu, i żebyście zobaczyli, że bardzo dobrze funkcjonuje mi oddanie jednej nerki, w niczym w życiu im nie przeszkadza, to jak najbardziej takie spotkanie można, można zorganizować. A teraz mam nadzieję, że właśnie w przygotowaniu do tego przeszczepienia naszego miał taką sytuację, że leczy się na nadciśnienie tętnicze i bardzo skrupulatnie zostało zbadane przez właśnie lekarzy z tego względu, żeby ocenić sytuację, czy w przyszłości właśnie ze względu na to nadciśnienie tętnicze nie będzie u niego jakichś tam problemów zdrowotnych. I mimo tego, że bierze jakiś tam lek, to został zakwalifikowany pozytywnie. Miał wykonywane badanie Holterem, bardzo dokładne badanie serca, więc jest mężczyzną okazem zdrowia. Tak. W związku z tym właśnie został zakwalifikowany na mojego dawcę. I mimo tego, że naprawdę ucieszyłam się, że mimo tego, że nie jesteśmy ze sobą spokrewnieni, bo tak naprawdę małżonkowie są dla siebie obcy biologicznie, to no to mamy jakieś tam wspólne naprawdę cechy, tak? Wiele wspólnego mają ze sobą. Więc mamy immunologicznie również. Tak, więc mamy ze sobą wiele wspólnego i naprawdę ucieszyłam się z tego, że to tak właśnie wyszło. No niestety albo stety. Pytałam się też właśnie tutaj pani Oli, jaka to będzie sytuacja, ponieważ jeżeli mieliśmy już z mężem wyznaczony termin operacji, mogło też się zdarzyć tak, że no w międzyczasie będzie nerka, która będzie odpowiednia dla mnie. I co zrobić wówczas? Czy zrezygnować z tej nerki i przyjąć jednak nerkę od męża? Czy oszczędzić męża i przyjąć nerkę od dawcy zmarłego? Więc to są też takie dylematy, które się pojawiają gdzieś tam w międzyczasie. I faktycznie decyzja, myślę, że z mojej strony, nawet gdybym miała mieć operację przeszczepienia od męża, to i w międzyczasie znalazłby się właśnie dawca zmarły, to jednak przyjęłabym tą nerkę od dawcy zmarłego. Także tak to wygląda. Takie też emocje, które idą za tym, też mogę powiedzieć, przy przeszczepie, przy operacji, gdzie faktycznie nie spodziewałam się tego, że kiedy zadzwoni ten telefon, krząta się człowiek po kuchni, gdzieś tam godzina 13 była wtedy, zjedliśmy jakiś tam w międzyczasie obiad, dzieci się krzątały po domu, męża akurat wtedy nie było. Kiedy zadzwonił telefon, to nagle emocje były ogromne, tak? Rozmowa z nastolatkami o tym, co się będzie działo, że muszą zostać na chwilę, poczekać na tatę, że córka ma tam się zająć szczeniakiem, którego dopiero co dostała, także cieszyłam się, że miała zajęcie w tym czasie, nie musiała myśleć o tym, co się będzie działo tam z mamą. Więc wszystko takie, naprawdę to są takie głębokie emocje, że ja zaraz też się będę, jak o tym mówię, to jest po prostu przeżycie ogromne, naprawdę. Jak teraz sobie tak człowiek to wszystko poukłada w głowie gdzieś tam. Tak. Z nowym życiem.
Tak nawet sobie myślę, że zanim miałam ten przeszczep, to nawet pani Ola wie, ile razy gdzieś tam były jakieś telefony, że co dalej, bo naprawdę czułam się bardzo, bardzo, bardzo źle. I nawet miałam wrażenie, że śmiałam się do mojej lekarki, że często mój żołądek robił mi dializę, ponieważ naprawdę to, jak ja się czułam przed przeszczepem przez jakiś rok wcześniej, to miałam wrażenie, że już jakby powinnam być na dializach, bo naprawdę często to było tak, że no, to zatrucie tymi toksynami, czy czasami jakaś nieuwaga, coś człowiek zje, czego nie powinien, sprawiało, że no, organizm próbował się pozbyć wszystkiego z siebie. Gdzieś tam na grupach czytałam, że jak to pacjenci między sobą chwalą się swoimi, no opowiadają sobie tak o tych parametrach, kiedy, jak i tak, ja myślę, Boże, mam kreatyninę prawie 6. Ktoś tam pisze, a dlaczego ty jeszcze nie jesteś na dializach? Więc to wszystko takie jest właśnie porównywalne, ale i tak jakby, no najważniejsze to konsultować wszystko z lekarzem i to, co lekarz mówi, słuchać się lekarza i jakby dążyć do tego, żeby jednak ta opinia była najważniejsza. Na szczęście już jest teraz wszystko w miarę dobrze układane. Także tak, no wiadomo, że po przeszczepie to też nie jest się zupełnie zdrowym, bo to jest jakby chorowanie troszeczkę inaczej. Jest mnóstwo leków, które się jeszcze gdzieś tam bierze. Dochodzi u mnie, która doszła dodatkowo cukrzyca polekowa, z którą też w jakiś sposób się uczę żyć. Ale to już jest no jakaś tam dodatkowa kwestia, tak? Wydaje mi się, że każdy, kto bierze leki immunosupresyjne, gdzieś tam się boryka z jakimiś dodatkowymi skutkami ubocznymi. No. Słońce nam zaświeciło. Słońce nam zaświeciło. To dobry znak. Pani Iwona jakby tutaj też podkreśla bardzo ważne rzeczy, które są ważne dla nas, pracujących z Państwem. Idealny pacjent to jest pacjent, który słucha i rozumie, co się z nim dzieje. Co to oznacza? Oznacza to, że aby dobrze przejść przez drogę od niewydolności nerek do transplantacji, to między nami musi być najważniejsza, czyli komunikacja. To oznacza, że Państwo słuchają nas, a my słuchamy Państwa. Oczywiście są takie sytuacje w życiu, kiedy Wy macie gorszy dzień i my mamy gorszy dzień i trudno nam się jest skupić nawzajem. Dlatego też bardzo prosimy i w wielu ośrodkach tak jest, że bardzo chcemy, aby nasz chory przychodził na wizytę z osobą towarzyszącą. Kimkolwiek ta osoba jest, ale ważne, żeby ta osoba była, ponieważ pacjent, otrzymując jakieś informacje, nie wiem, niepomyślne, czy o diagnozie choroby, czy o początku choroby, czy właśnie o tym, że będzie musiał mieć na przykład przed transplantacją zabieg, że coś jeszcze trzeba zrobić, aby ten zabieg transplantacji się mógł udać, to czasami jest tak, że za dużo informacji przekazanych przez nas są dla Państwa niezrozumiałe. Nam się wydają bardzo zrozumiałe, natomiast ta osoba druga jest po to, aby pewne rzeczy zapamiętać albo dopytać. Pani Iwona też mówi tutaj, powiedziała też dużo o rodzinie, o wsparciu. Dokładnie każdy z Państwa, który tutaj jest i który kiedykolwiek w życiu miał styczność z chorobą własną lub osoby bliskiej, wie o tym, że nikt z naszych pacjentów i nikt z nas samych nigdy nie choruje sam, ale choruje cała rodzina. Więc warto, aby w swoim domu o pewnych rzeczach rozmawiać, o swojej chorobie, o tym, jak się czujecie. Tak. Tak, dlatego ja jako 10-latka doświadczyłam też takiej sytuacji chorej mamy i wiem, że dziecko bardzo przeżywa to, jak rodzic jest chory.
No i dlatego też często sobie próbuję, próbuję też rozmawiam z moimi dziećmi. One wiedzą, że jest problem, że ja jestem chora, że nie mogę często pójść z nimi, nie wiem, na rower czy na rolki, gdybym chciała, tak, że teraz, kiedy jest prośba o to, żeby pojechać, nie wiem, do parku linowego, przypuśćmy, jest chłodno, więc mówię nie, ponieważ nie mogę 3 godziny stać na świeżym powietrzu i marznąć, bo boję się tego, że za chwilę jakieś przeziębienie, jakaś infekcja i znowu mama będzie miała problem, tak? Będzie chora na przykład. Więc dzieciom trzeba bardzo dużo rzeczy tłumaczyć. Jestem dla nich dostępna właściwie cały czas, rozmawiamy o tym, co się dzieje, one o tym dobrze wiedzą. Jakby już są chyba już jakby przyzwyczajone do tego, że w domu jest ktoś, kto jest chory, kto czasami potrzebuje wsparcia. I chyba też uczenie dzieci takiej empatii też w tym momencie, pomocy, wsparcia, można na nich liczyć w każdej sytuacji, ale też nie obarczać ich za bardzo tą swoją chorobą, jest trzeba być po prostu silnym, tak? Jeżeli się źle czuję, czy jestem słaba, no to mimo wszystko staram się być z nimi i jakby też próbować im w wielu rzeczach pomagać. Tak samo ogromne wsparcie od męża. Pewnie teraz jest w pracy, więc nas nie ogląda, ale podejrzewam, że sobie obejrzy później, co ja tutaj opowiadam, więc naprawdę Daruś, dzięki. No i także to jest super. Ja to jestem taka płaczka, naprawdę, odkąd pamiętam, to zawsze się tak wzruszałam, więc jak opowiadam, to mam nadzieję, że nikt mi nie będzie tego tutaj zasła, że się tak wzruszam. Wydaje się, że jestem kobietą twardą, naprawdę i hardą, bo z zawodu księgową i pilnuję wszystkich podatków moich klientów, jak trzeba, to ich tam karcę, ale jednak w środku zawsze gdzieś tam się wzruszam i ta choroba też mi trochę tak dała do myślenia w wielu przypadkach. No. Tutaj też jakby też historia pani Iwony też jakby odpowiada na pytanie, które często państwo mi zadają, jak to właśnie jest z tym przeszczepieniem, że jedni czekają kilkanaście lat i się nigdy w życiu nie przeszczepiają i nie dostają tej energii od dawcy zmarłego, a niektórzy się nigdy nie dializowali i się przeszczepili, a niektórzy się dializują tylko rok lub pół roku. Czy pani się spotkała z takim pytaniem? Tak, tak. To jest właśnie czasami na grupie, gdzie są te pytania, o, jestem wpisany na listę, jak długo się czeka? Ja od wpisania na listę krajową oczekujących czekałam równo 2 miesiące. I to był naprawdę ostatni moment, w którym ta nerka się znalazła, wymodlona tak naprawdę gdzieś tam. A spotkałam się właśnie z tym, dlaczego 2 miesiące, a ktoś czeka dłużej, jak to jest możliwe, jak to się załatwia. Więc z jednej strony to takie przykre doświadczenie, ale z drugiej strony zawsze staram się tłumaczyć, zawsze staram się jakby też mówić o tym, jak to się stało. Ja tak naprawdę jak zaczęłam się przygotowywać, właściwie tak, można powiedzieć, że sama zaczęłam się przygotowywać do swojego przeszczepu, ponieważ jak sobie przeczytałam, co jest mi potrzebne, czyli nawet weszłam na tą stronę pol transplantu, jakie to są badania, zaczęłam od stomatologa. Więc jakby wiedząc, co mam po kolei zrobić, tylko przychodziłam na kolejne wizyty do lekarza i mówiłam, pani doktor, mam już to zaświadczenie, pani doktor, już mam to zaświadczenie. Więc jakby donosiłam tylko zaświadczenia, które były potrzebne do wpisania, żeby je wszystkie razem zebrać. Kiedy było potrzebne jakieś tam dodatkowe skierowanie, no, nie wiem, na przykład do poradni laryngologicznej, no to wiadomo, trzeba było troszeczkę poczekać i gdzieś tam pójść, to zorganizować. Szukałam miejsc, gdzie można zrobić te badania jak najszybciej. To znaczy, jeżeli w jednej poradni mi powiedzieli, że o, za rok, no to myślę sobie tak, no przecież mam na skierowaniu napisane, że to jest do kwalifikacji, do przeszczepienia, więc dlaczego dopiero za rok? No nie było wyjścia, więc szłam i szukałam dalej, pukałam do różnych miejsc, gdzie można było te badania zrobić dosyć szybko. I tak samo było na przykład z badaniem echo serca, gdzie faktycznie w jednym szpitalu miałam mieć wizytę u kardiologa na za rok, ale pojechałam na Lindleya, żeby jeszcze sprawdzić, czy tam może można zrobić to badanie, byłam gdzieś przed 15, pani pielęgniarka mówi, o pani Iwono, bo właściwie to już wszyscy pacjenci zostali
załatwieni, mamy jeszcze chwilę, to my pani zrobimy to od ręki. Więc czasami zdarzały się takie sytuacje, że po prostu no, z jednej strony ma się szczęście, ale z drugiej strony też trzeba szukać tych rozwiązań, że jeżeli nie tu, to zapukać do innego miejsca, tak, żeby gdzieś... Myślę, że w Warszawie jest to łatwiejsze, bo faktycznie tych szpitali jest więcej, tych poradni jest więcej, można gdzieś pójść w różne miejsca. Nie wiem, jak to jest w mniejszych miejscowościach, gdzie ktoś ma daleko, gdzie ktoś musi gdzieś dojechać, podzwonić, popytać się, poszukać. To też jest pewnie trudne, ale zawsze są jakieś ścieżki, którymi można dotrzeć. I te zaświadczenia po prostu przynosić, aż się wszystko pięknie zbierze i zamknie. Okej, więc ja tutaj od razu utkwiło mi słowo, jak się to załatwia, więc Państwu już powiem. Tego się nie załatwia, jest jedna krajowa lista oczekujących pacjentów na transplantację narządu, jakiegokolwiek. Jeśli chodzi o nerki, jest krajowa lista osób oczekujących na nerkę. I teraz to, co jest ważne, nie ma listy oczekującej na dawcę żywego, tylko jest krajowa lista oczekujących. Żeby pacjent mógł otrzymać nerkę, czy od dawcy żywego, czy od dawcy zmarłego, musi być aktywny na krajowej liście oczekujących. Ten status aktywny to jest zielone światło do możliwości transplantacji. Niczego się nie załatwia, tylko musi znaleźć się dawca, który jest zbiorcą kompatybilny, czyli takie same grupy krwi, jak również zgodność immunologiczna. To, że pani Iwona otrzymała nerkę od dawcy zmarłego, to oznacza, że znalazł się dla niej dawca, który był z nią zgodny immunologicznie i pasujący do niej. Innej możliwości nie ma. Druga rzecz, którą pani tutaj Iwona zaznaczyła, to jest stomatolog. Ten stomatolog jest, proszę mi uwierzyć, jednym z ważniejszych konsultacji, ponieważ czasami jest tak, że biorca pacjent przygotowuje się do transplantacji, wykonuje szereg badań, i te badania są wykonane i zostawia sobie na koniec konsultację stomatologiczną i okazuje się, że to ta konsultacja pokazuje pacjentowi, że niestety trzeba zrobić, nie wiem, leczenie kanałowe, trzeba na przykład, nie wiem, jakiegoś zęba usunąć, trzeba zrobić dłuższe leczenie i to leczenie stomatologiczne może trwać tak długo, że te badania, które już były wykonane, one się przedawniają. A też o tym, jakie badania się przedawniają, to jak będzie jeszcze chwilka czasu, to ja Państwu powiem, które badania się przedawniają, które trzeba powtórzyć, których nie trzeba powtarzać, ale w dużej mierze to również jest rozmowa z Waszym lekarzem, który Wam na bieżąco będzie o tym mówił. Druga rzecz, jakby też ważna i istotna, jest to, o której my bardzo często mówimy, spotykając się z Państwem, to jest Państwa waga. Ogólnie fajnie by było, aby wszyscy byli szczupli, ale nie zawsze tak jest. Natomiast Państwa waga też ma bardzo duży wpływ na proces transplantacji i później szybszego dochodzenia do siebie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo dużym obciążeniem dla Państwa jest to, że Państwo się dializują, muszą unikać wielu produktów, a przede wszystkim muszą unikać przewadniania się. To jest bardzo ogromny, duży problem i bardzo ogromny problem dla Państwa i my sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast te przewodnienia też pokazują, że Państwo muszą troszkę jeszcze bardziej nad sobą siebie kontrolować i współpracować z lekarzem dializoterapeutą, bo to wszystko, co jest w przygotowaniu do transplantacji i wszystko, co
lekarz i państwo robicie, aby ten proces przejść bezpiecznie i każde badanie jest po to, aby ta transplantacja mogła osiągnąć taki skutek, jak chcemy. A skutkiem takim, jaki my chcemy i państwo chcecie, to jest to, aby przeszczepiona nerka pracowała bardzo długo. Żeby pracowała bardzo długo, to wy pacjenci powinniście bardzo dużo na ten temat wiedzieć. To znaczy, jak to wszystko będzie wyglądało, czego mam unikać, czym zastępować. Wiem, że był webinar na temat diety, który oglądałam, który bardzo dużo wniósł i w moje życie, jakich produktów unikać. Wiem, że to jest bardzo trudne. Ogólnie jak się człowiekowi mówi dieta, to od razu człowiek tyje. No ja przynajmniej tak mam. Jak słyszę dieta, to od razu mam 10 kilo więcej. Więc bardziej po prostu zmiana waszych przyzwyczajeń. I zawsze każdemu pacjentowi, który się do mnie zgłasza psychologicznie od jakiegoś czasu, to zadaję takie pytanie: proszę wyobrazić sobie cel. Proszę wyobrazić sobie cel. Więc nie ja muszę mieć dietę, ja muszę się dostosowywać, bo oni coś ode mnie chcą, bo ja muszę. Nie, proszę zobaczyć, w jakim celu pani to robi. Tak? Celem jest transplantacja, celem jest normalne życie. Celem jest to, że chcę funkcjonować inaczej, a żeby to się zadziało, to państwo muszą być aktywni. Żeby być aktywni, to trzeba się w głowie sobie poukładać, że mam taki, a nie inny cel i przejść przez tą procedurę wspólnie i zadawać pytania swoim lekarzom. Tu jeszcze już na koniec, bo teraz mi się przypomniało, gdzie patrząc na państwa grupy, bardzo państwu zwracam uwagę na jedną rzecz. Proszę nie leczyć się między sobą. Proszę nie leczyć się między sobą i proszę nie wymieniać się lekami, ponieważ każdy z was bierze inne leki i nie każdy zamiennik jest dobry dla drugiego pacjenta. Jedynym, teraz powiem, guru w państwa chorobie jest lekarz prowadzący, bo wymianą takich leków mogą państwo sobie zaszkodzić. Tak? Ja bym mogła strasznie dużo mówić, także... No tak, powiem w ten sposób. Zarówno pani Ola, jak i pani Iwonka właściwie powiedziały wszystko, co jest najważniejsze. I mi właściwie pozostaje tylko podsumować, dlatego że wydaje mi się, że najważniejsze aspekty zostały absolutnie dotknięte i omówione. Ja tak kontroluję tutaj czat. Na czacie niestety nie mamy pytań, które mogłabym tutaj zadać w imieniu naszych słuchaczy, ale postaram się podsumować pewne najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, tak jak słusznie zauważyła zarówno pani Iwona, właściwie mówiąc o sobie, jak i pani Ola, podsumowując to, co mówiła pani Iwonka, jest niezwykle ważny wkład pacjenta, jego taka samoświadomość i właśnie priorytety. Dlatego, że proszę państwa, przeszczepienie nerki jest absolutnie wyborem pacjenta. Czy to jest przeszczepienie preemptive, tak jak mówiła pani Ola, czy to jest przeszczepienie ze zwłok już potem po rozpoczęciu dializoterapii, czasami jest to wybór, czasami jest to konieczność medyczna. Tutaj moglibyśmy ten temat rozwinąć, bo nie każdy pacjent może być rzeczywiście przeszczepiony w trybie preemptive, tak jak pani Iwonka zauważyła. W pewnym momencie już było źle, już parametry były niedobre, już był to ostatni moment. Na szczęście nadarzył się dawca, ale czasami takiego szczęścia nie ma i pacjent musi być dializowany, oddializowany, bo parametry potem są rzeczywiście już niedobre. Jakie to ma znaczenie? Proszę państwa, to ma takie znaczenie, że anestezjolog nie znieczuli do zabiegu, jeżeli parametry przekroczą pewne granice, jeżeli jest hiperkaliemia, jeżeli jest strasznie zaawansowana kwasica, po prostu, a tu musimy mieć anestezję. Więc to jest rzecz pierwsza, że rzeczywiście no, pani Ola mówi, zresztą bardzo słusznie, że tu niczego nie załatwimy i to jest prawda. Tu proszę państwa niczego nie załatwimy, dlatego że mamy jedną listę, krajową listę oczekujących,
Natomiast bardzo ważną rzeczą jest fakt rozróżnienia. Jestem na krajowej liście oczekujących i jestem aktywny na krajowej liście oczekujących. Pacjenci czasami tego nie rozumieją i kwestia doniesienia właśnie pewnych badań, pewnych konsultacji, to jest jakby odpalenie tego momentu, jestem aktywny na liście, to znaczy mam wszystko, zostałem zaakceptowany i jestem gotowy na przeszczep. I rzeczywiście moje dane są w tym komputerze, tak nieładnie mówiąc, mielone, czyli za każdym razem, jak tam jest dawca, to one rzeczywiście zaczynają być brane pod uwagę. Dopóki Państwo nie doniesiecie wszystkich zaświadczeń, nie zrobicie wszystkich konsultacji, to lekarz nie może uruchomić tego, powiedzmy, takiego przycisku, aktywuje tą listę. Niestety będziemy czekać do końca. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że po przeszczepieniu nerki, wszystko jedno, czy to jest preemptive, czy to jest w trakcie już dializoterapii, pacjent z przeszczepionym narządem otrzymuje leki immunosupresyjne. I powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o transplantację nerki, to właściwie ten zabieg sam w sobie jest dosyć prosty. To on nie jest zbyt skomplikowany, ale przyjmowanie leków immunosupresyjnych czyni z pacjenta osobę bardzo podatną, tak jak pani Wątka bardzo ładnie zauważyła, na różne rzeczy, między innymi na infekcje, ale nie tylko. I teraz, jeżeli w państwa organizmie jest jakaś jakby niepoleczona choroba, czy jeżeli jest potencjalne ognisko stanu zapalnego, niech to będzie ząb, on nie musi boleć, to jest następna sprawa, ale może być jakiś przykorzenny stan zapalny, którego no nie widać nawet w badaniu, ale trzeba zrobić pantomogram, trzeba po prostu obejrzeć te zęby bardzo dokładnie. To wszystko może po podaniu środków immunosupresyjnych wybuchnąć ogólnozdrowym stanem zapalnym, które jest niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i dla przeszczepionego narządu. W związku z tym to jest niesamowicie istotne, żeby w tempie wykonać wszystkie konsultacje i rzeczywiście dostarczyć je. I tu bardzo słuszna uwaga pani Oli. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. Proszę nie zostawiać stomatologa na koniec, bo to właśnie to leczenie, potem czasami endodontyczne, powiedzmy wymagające ekstrakcji pewne zębów i po prostu wydłuża ten okres niepomiernie. A proszę pamiętać, że tak jak słusznie też pani doktor tutaj zauważyła, 6 miesięcy to jest średni okres, kiedy podstawowe badania, to znaczy my jeszcze o tych badaniach moglibyśmy właściwie tutaj powiedzieć parę słów, ale się nie przeterminowują. Ja myślę, pani Olu, a może pani jednak uzupełni, bo ten wątek jest bardzo ważny, on jest bardzo praktyczny. Których badań musimy bardzo pilnować, a które mogą odleżeć, bo one będą aktywne dłużej? Poproszę panią Sonię o możliwość pokazania ekranu. Możliwość pokazania ekranu, jak będzie taka... Pani Olu, teraz chyba pani może, bo jest pani gospodarzem. Tak. Bardzo. Mhm. O, świetnie. Już widzimy ekran. Super. Teraz najważniejsze, żeby udostępniła zdjęcia, które... Okay. Ten plik, który trzeba. Ten plik, który trzeba. Oczywiście możemy o tym, tak jak powiedziała pani profesor, rozmawiać. Tutaj jest jakby jasno też dla państwa informacje odnośnie GFR-u i to też jest jakby ważne dla każdego biorcy. Bardzo często jest tak, że na pierwszym spotkaniu pytam się pacjenta, jaki ma GFR. Pacjent na mnie patrzy i pyta się, co to jest GFR. Więc ważne jest to, aby Państwo wiedzieli, co to się dzieje w ogóle w Państwa organizmie i o co chodzi z tymi kłębuszkami nerkowymi. Więc tu macie Państwo też stadia niewydolności nerek i to, co powiedziała też pani profesor, ale tak jak mówię, jest to taki temat, o którym możemy rozmawiać długo, że nie w każdym stadium można się przeszczepić preemptive i nie w każdym stadium pacjent dowiaduje się bardzo wcześnie, bo większość niewydolności nerek jest wykrywana bardzo przypadkowo i to w tych dwóch ostatnich stadiach, gdzie już tak naprawdę przygotowanie preemptive jest niemożliwe i bez dializoterapii Państwo nie będą mogli już funkcjonować. Więc, szanowni państwo,
dlatego też tutaj jest strona pol transplantu, tak, na którą mogę teraz kliknąć i Państwo ją zobaczycie. I to, co tu jest ważne w Krajowej Liście Oczekujących, to jest to, aby Państwo u swojego lekarza również, jeśli jakieś dane zamieszkania, numer telefonu będą się u Państwa zmieniać, to natychmiast trzeba zgłosić, bo jeśli jest telefon wykonywany u Państwa, to jest wykonywany zgodnie z tymi numerami telefonami, które Państwo już podali. Więc jeśli coś się zmienia, to można się do Państwa nie dodzwonić, bo nie będzie z Państwem kontaktu. Zdarzały się takie sytuacje, że nawet policjanci do Państwa do domu jechali, bo nikt nie mógł odebrać telefonu, więc jesteśmy w stanie Państwa znaleźć, ale jeśli te dane są aktualne. Te wszystkie rzeczy i to, o czym mówiliśmy, umieszczenie na liście jest warunkiem otrzymania nerki. Te wszystkie informacje, Szanowni Państwo, są dostępne na stronie internetowej i tu nie wszystkie badania każdy z Państwa musi przejść. Co 6 tygodni pobierana jest od Państwa surowica do typowania i jest oznaczane PRA, czyli stan ogólny waszego organizmu. Jeśli to PRA jest powyżej, nie wiem, 50, 60, 70%, to oznacza, że mają Państwo bardzo dużo przeciwko danemu dawcy i wtedy dobór dla Państwa jest trudniejszy. Badania dodatkowe w szczególnych przypadkach. Tak jak powiedziała Pani Profesor, nie każdy pacjent może zostać przeszczepiony, natomiast na szczęście większość pacjentów może być przeszczepionym. Więc niektóre badania są wykonywane w szczególnych przypadkach. Tak? I tutaj Państwo mogą sobie na to popatrzeć, nie będę Państwu tego wszystkiego czytać. Natomiast konsultacje są bardzo ważne. Chirurga naczyniowego, urologa, jeśli jest wskazanie. Neurologa, jeśli jest wskazanie, natomiast chirurg naczyniowy i transplantolog są to bardzo ważne osoby, aby można Państwa zakwalifikować do zabiegu i odpowiedzieć na pytanie, czy ze względów chirurgicznych i naczyniowych takie przeszczepienie jest możliwe. Badania okresowe, które są co 12 miesięcy, czyli badania wirusologiczne, morfologiczne, koagulogram, EKG, echo serca, badanie na krew utajoną. Jeżeli badanie na krew utajoną jest ujemne, to kolonoskopii nie trzeba wykonywać, natomiast to wszystko jest też indywidualne do Państwa. USG nerek własnych, narządu jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej. Teraz ogólnie jest taka procedura, że w związku z koronawirusem, to raczej przed zabiegiem, przed każdą transplantacją wykonywana jest tomografia komputerowa, ponieważ RTG nie jest w stanie nam pokazać zmian, które są w płucach lub które Państwo przeszli czy nie przeszli w związku z zarażeniem koronawirusa. Mamografię co 2 lata. U kobiet po 50 roku życia, bo jeśli jest USG, jest wszystko w porządku, to tej mamografii nie trzeba koniecznie wykonywać. Doppler tętnic biodrowych, gastroskopia według wskazań. Jeśli nic się nie dzieje, jeśli nie było stanów zapalnych żołądka, to wtedy zgodnie ze swoim lekarzem te badania się ustala. Ale jak Państwo widzą, co 12 miesięcy wcale tych dużo badań nie ma, a te wszystkie konsultacje specjalistyczne, one są ważne. Natomiast tak jak tutaj podkreślałyśmy z Panią Profesor i też mówiła Pani Iwona, proszę zaczynać od stomatologa. Jeśli Państwo mają pytania, to mogę na nie odpowiedzieć, bo możemy mówić bardzo długo lub takie spotkanie jeszcze raz zorganizować, bo możemy chyba bardzo długo na ten temat rozmawiać. Jakby to wszystko, co jest ważne. To, co jest ważne tak naprawdę dla Państwa, to jest to, że wszystko, co my robimy, robimy po to, aby Państwa przygotować bezpiecznie do zabiegu operacyjnego, który ma spowodować, aby Państwo mogli długo żyć z przeszczepionym narządem. Pani Olu, bardzo dziękujemy, bo to dużo wyjaśniły te slajdy. Myślę, że świadomość
tych potrzeby wykonania pewnych badań absolutnie każdy pacjent musi mieć. Jak widzicie Państwo, tych badań jest dużo, ale proszę się tak bardzo nie przejmować, dlatego że to też warto powiedzieć, że każdy pacjent raz ma hospitalizację NFZ-owską, może z niej skorzystać, gdzie większość tych badań zrobimy w szpitalu i to jest dobry początek, bo potem możemy pewne konsultacje tylko prosić Państwa o to, o doniesienie i jesteśmy gotowi, to znacznie przyspiesza, więc proszę z tego korzystać, bo uważam, że warto. Natomiast na czacie mamy bardzo dobre pytanie pani Dorotki Ligenzy, która nas pyta, kiedy wykonywać powiększanie pęcherza, tak zwana augmentację pęcherza. Pani Olu, czy może dwa słowa na ten temat? Komu należy się konsultacja urologiczna? Kto powinien, o co chodzi z tym powiększaniem pęcherza? Bo ja myślę, że to warto również jednak powiedzieć na ten temat. Dwa słowa. Z tego, co się orientuję, są dwie szkoły. Ja będę mówić to, co jest wykonywane w Szpitalu Dzieciątka Jezus w oddziale chirurgii. Oczywiście powiększania pęcherza jest wskazaniem u pacjentów, którzy przestali oddawać mocz, tak? Czyli u pacjentów długo dializowanych i czasami też są od Państwa takie pytanie, czy to jest możliwe, że ja po prostu przestanę oddawać mocz. Tak, jest to możliwe i w momencie dializoterapii w którymś momencie tak zaczyna być, że Państwo przestają oddawać mocz. Jeśli chodzi o mechaniczne rozszerzania pęcherza, wiem, że są, tak słyszałam od pacjentów, że są ośrodki, gdzie wykonuje się to operacyjnie, więc ja takich doświadczeń nie mam. U pacjentów, którzy są przytrypiani i otrzymują nerkę czy oddawcy żywego, czy oddawcy zmarłego, takiej procedury w mojej klinice nie ma. Po prostu pacjent, jakby ten pęcherz jest rozszerzany anatomicznie przez to, że napływa do niego mocz i po prostu co jakiś czas jest napływ moczu przez, nie wiem, zaciskanie cewnika Foleya i puszczanie cewnika Foleya. Więc to, co ja mogę powiedzieć na ten temat, to właśnie to. Wiem, że też zgłosił się do nas pacjent, który taki kłopot miał i został mu zaproponowany zabieg operacyjny, żeby wszczepić mu pęcherz. Nie znam takiej procedury, ale też nie wszystkie procedury ja muszę znać, więc większość moich biorców, którzy nie mieli już swojego moczu, nie przygotowywaliśmy ich jakoś tam bardzo specjalnie do rozszerzania pęcherza. Natomiast jest badanie urologiczne, które jest badaniem mikcji, czyli sprawdzaniem, ile mililitrów mieści się w pęcherzu moczowym i czy on jest w stanie naturalnie się rozszerzyć. Więc na pewno tutaj konsultacja urologiczna jak najbardziej. Bardzo dobre wyjaśnienie. Ja tylko dodam, że proszę Państwa, to oczywiście nie dotyczy absolutnie każdego pacjenta. Proszę sobie wyobrazić trzy różne sytuacje. Mamy dziecko, które choruje od niemowlęcia czy od noworodka i bardzo szybko traci diurezę i nigdy w życiu tak naprawdę nie miał okazji nawet wypełnić własnym moczem pęcherza, bo było dializowane na przykład otrzewnowo od trzeciego miesiąca życia czy od pierwszego miesiąca życia. To jest zupełnie inna sytuacja. Taki człowieczek oczywiście potem dorośleje, wreszcie ma 18 lat, może oczywiście również być przeszczepiony. Bardzo często te dzieci zresztą dostają jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości nerkę od własnych rodziców. I teraz tutaj objętość pęcherza fizjologiczna jest praktycznie nie do przewidzenia. I to, co mówi pani Ola, badanie, czyli wpuszczanie wstecznie przez cewnik Foleya pewnej objętości wody i mierzenie, ile ten pęcherz jest, czy on w ogóle się rozciągnie, czy on przyjmie jakąś objętość, jest bardzo ważne. Co jeżeli ten pęcherz się nie rozciągnie? Bo są takie sytuacje. Więc są dwa takie wyjścia. Albo robi się takie wstawki z jelita, albo wręcz moczowód nerki przeszczepionej wyprowadza się do jelita pacjenta, a nie do pęcherza. Ale to są sytuacje, kiedy pacjent w bardzo młodym wieku
traci możliwość diurezy, a jest przeszczepiony potem po wielu, wielu latach, też nie od razu. Natomiast oczywiście no, osoby dorosłe, które miały diurezę, tak jak nasz gość i pacjentka, pani Iwonka, no przecież normalnie oddawała mocz, w pewnym momencie zachorowała, no chorując oddawała mocz, no i właściwie oddając mocz weszła w całą tą procedurę zgłoszenia do przeszczepienia i przeszczepienia nerki. Więc tu tak naprawdę nie ma żadnego problemu z wyprowadzeniem tego moczu z organizmu i z jego swobodnym odpływem. Dlatego rzeczywiście, natomiast jest jeszcze trzecia kategoria pacjentów, to są pacjenci, którzy mają wady układu moczowego. No po prostu rodzą się z wadami układu moczowego. Bądź też wtórnie po pewnych zabiegach, operacjach albo chorobach neurologicznych tracą możliwość sprawnego działania pęcherza moczowego. I wtedy rzeczywiście tą objętość należy sprawdzić, dlatego że może się okazać, że mamy świetnie dotypowaną nerkę, świetnie wykonany zabieg chirurgiczny. Pacjent ma świetną tolerancję leków, ale zaczyna się problem, bo mocz nie odpływa swobodnie do pęcherza albo zaczyna się cofać, nie daj Boże. No i wtedy mamy komplikacje i niestety nie wszystko idzie tak sprawnie, jak należy. Dlatego to jest bardzo dobre pytanie pani Dorotki, tylko proszę też się od razu nie przerażać. Nie każdy pacjent dializowany, szczególnie hemodializowany, bo ci pacjenci szybciej tracą diurezę, aniżeli pacjenci dializowani otrzewnowo, nie każdy pacjent będzie miał problem z pęcherzem moczowym. To są takie bardziej sprawy złożone. Jeżeli podejrzewamy, że pacjent może mieć tego rodzaju problem, czy ma na przykład cechy pęcherza spastycznego, to wtedy na pewno będzie konsultacja urologiczna, na pewno będą te próby, na pewno będziemy starali się dowiedzieć, jaka jest objętość tego pęcherza i do jakiego zabiegu możemy pacjenta zakwalifikować. Czy to będzie wstawka właśnie, czy to będzie pęcherz Brickera, czy to inna metoda zostanie zastosowana, żeby jednak ten swobodny odpływ moczu zagwarantować, bo on jest podstawą sprawnego działania przeszczepu. Teraz jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, pani Olu, czy pani chce coś dodać, czy do tego tematu, bo to ważny temat, niewątpliwie. Jeśli chodzi o przeszczepienie metodą Brickera, to chyba są 2 lub 3 ośrodki, które tak przeszczepują metodą Brickera, więc tak jak mówiłam też o krajowej liście oczekujących, to każdy z państwa też należy do swojego regionalnego ośrodka kwalifikującego i jeżeli są pacjenci, którzy wymagają przeszczepienia metodą Brickera, to wtedy wasz lekarz prowadzący kontaktuje się z kliniką i po prostu ten pacjent jest przeszczepiany w tym ośrodku, gdzie jest taka możliwość. To oznacza, że nerka, która jest dla państwa, ta nerka zostanie przekazana do ośrodka, w którym państwo będą przeszczepiani. Także to też jest ważne i istotne, że krajowa lista oczekujących i wasz regionalny ośrodek kwalifikujący naprawdę zależy każdemu z nas na tym, aby państwo się przeszczepili i kierownik krajowej listy oczekujących, który jest pani doktor Dorota Lewandowska, jest w stałym kontakcie z państwa lekarzami z regionalnych ośrodków kwalifikacyjnych i tacy pacjenci też mają szansę przeszczepienia. Tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś ma mieć, to też jest istotne. Metoda Brickera polega na tym, że ten pęcherz jest na zewnątrz, ale to już nie będziemy o tym szczegółowo mówić teraz. Natomiast też jest taka możliwość, aby pobrać i przeszczepić nerkę oddawcy żywego. To jakby w niczemu nie przeszkadza. Właśnie to chcę powiedzieć, że nawet jeżeli są dodatkowe jakieś komplikacje, a państwo jesteście na przykład w krajowej liście oczekujących, to nie znaczy, że w związku z tym będziecie zrzucani czy coś takiego, absolutnie. Jeżeli ktoś tam jest zakwalifikowany i jest aktywny, tylko tak jak słusznie pani Ola zauważyła, są 3 ośrodki w Polsce, które operują pacjentów z wadami układu moczowego na wejściu. Na przykład Białystok, ja mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, że najbliższym ośrodkiem jest Warszawa i naprawdę współpraca jest bardzo dobra i ja mam wielu pacjentów, którzy zostali w ten sposób przeszczepieni. W związku z tym to jakby nie spowalnia całego procesu, ale proces kwalifikacyjny będzie
z punktu widzenia medycznego troszeczkę bardziej złożone, ale państwa lekarz prowadzący, tak jak słusznie pani Ola zauważyła, on od razu wykona taką konsultację. Najpierw będzie regionalni, powiedzmy, konsultanci, którzy państwa zakwalifikują, ale ponieważ będzie już potrzeba, powiedzmy, tej operacji z takiej bardziej złożonej urologicznie, od razu w takim razie będzie konsultacja tego ośrodka najbliższego regionalnego ośrodka, gdzie wstępnie zostanie tego rodzaju przeszczep umówiony i nerka, która zostanie dotypowana, ona znajdzie się z państwem w tym ośrodku. Także to jest z punktu widzenia już lekarzy absolutnie rzecz do dogrania i to nijak nie komplikuje całego procesu później dotypowywania narządu. Żebyście państwo wiedzieli, co innego kwalifikacja, co innego dotypowywanie narządu. Także to niczego nie spowalnia. Teraz jeszcze mamy jedno pytanie od pani Marty. Czy acute stage to stadium piąte? Więc ja od razu pani Marto odpowiem, że acute stage to jest z języka angielskiego ostry stan albo ostra faza, tak? Czy to jest to samo co stadium piąte? No nie, dlatego że ostry stan to zwykle my mamy na uwadze ostrą niewydolność nerek. I ostra niewydolność nerek nie jest stadium piątym przewlekłej choroby nerek. Ta gradacja, to co pokazywała pani Ola, w zależności od GFR-u i tych pięć stadiów GFR-u, odnosi się do przewlekłej choroby nerek. Przewlekłą chorobę nerek definiujemy jako proces, który trwa dłużej niż 3 miesiące. Wszystko, co jest, trwa krócej niż 3 miesiące, należy jeszcze do procesu ostrego. Pacjent z ostrą niewydolnością nerek nie jest kwalifikowany do przeszczepienia nerki, żeby nie mylić. To dopiero schyłkowa niewydolność nerek, czyli stadium piąte, przewlekłej choroby nerek, no, kwalifikuje pacjenta do podjęcia technik nerkozastępczych, leczenia nerkozastępczego, jakie by ono nie było. Innymi słowy, stany ostre, acute stage, to jest zupełnie co innego, jeżeli piąte stadium przewlekłej choroby nerek, czyli tak zwane schyłkowa niewydolność nerek, tak to należy rozumieć. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłam i czy pani Marta zrozumiała, ale proszę o dodatkowe pytania albo proszę włączyć głośnik i po prostu dopytywać. Myślę, że tak będzie po prostu najprościej. No nie widzę ani pytania, ani głośnika, szczerze mówiąc, ale to tak jak mówię, po to jesteśmy tutaj, żeby każdą wątpliwość wyjaśniać. Tak, dziękuję. Proszę uprzejmie, w takim razie temat mamy załatwiony. Co jeszcze moglibyśmy... Ja myślę, że pani Olu, jest jeszcze bardzo ważna rzecz może, która tutaj bardzo dokładnie nie wybrzmiała, bo mówimy dzisiaj jednak o preemptive przeszczepach. Kto może być dawcą? W warunkach prawa polskiego, czyli w świetle prawa polskiego, kto może być oficjalnym dawcą dla pacjenta? W świetle polskiego prawa i obowiązującej ustawy transplantacyjnej dawcą nerki może być osoba z nami spokrewniona genetycznie lub emocjonalnie. W linii prostej to mama, córka, syn, brat, siostra, to jest taka linia prosta i w tej linii prostej również jest żona i mąż, choć nie są rodziną, tak? To jest linia prosta, gdzie nie potrzebujemy mieć zgody sądu i komisji etycznej. Natomiast w dalszej rodzinie, gdyby to był bratanek dla wujka, wujek dla bratanka, to też można, natomiast tu jest potrzebna już zgoda komisji etycznej i sądu. Tak. Jeśli chodzi o emocjonalność, to właśnie partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, to już nie mamy zgodności żadnej genetycznej, ani pierwszej, drugiej, trzeciej w kolejności, tylko mamy już związek emocjonalny. I do tego dochodzą również przeszczepienia, możliwość przeszczepień krzyżowych i łańcuchowych, czyli w momencie, kiedy my nie możemy dla siebie, ale znajdujemy inną parę, która jest z nami zgodna i dzięki klauzurze, która jest w ustawie transplantacyjnej, jest to określane jak związek, szczególne względy osobiste. I w tych wszystkich
jakby z emocjonalnych i w tej drugiej linii genetycznej musimy mieć zgodę sądu i komisji etycznej. Musimy mieć w każdym przypadku oddawcy żywego i przeszczepień rodzinnych konsultację psychologiczną dawcy i biorcy. Ta konsultacja jest nam potrzebna po to, znaczy ja uważam, że każdy biorca na krajowej liście oczekujący na każdy narząd powinien spotkać się z psychologiem, czy rozumie procedurę, która go czeka. Natomiast przy przeszczepieniach oddawcy żywego ta konsultacja jest bardzo ważna i istotna, czy dawca rozumie, jaką przechodzi procedurę, czy biorca rozumie, czy zgadzają się na wszystkie procedury. Później wysyłamy wniosek do komisji etycznej, która zatwierdza takie przeszczepienie. Później procedura, potem dawca zgłasza się do swojego sądu rodzinnego i zgłasza taki wniosek, że chce zostać dawcą. Z moich doświadczeń wynika to, że dawca i biorca jest zapraszany do sądu. To jest sprawa nieprocesowa, nikt nie ponosi kosztów, w ciągu 7 dni musi zapaść decyzja i sąd wtedy zadaje pytania dawcy przede wszystkim, czy robi to dobrowolnie, czy nie jest zmuszany do takiej procedury, czy nie ma za to gratyfikacji finansowej, bo gratyfikacja finansowa lub sprzedawanie narządów, jak dobrze Państwo o tym wiedzą, jest karalne, więc całe te procedury trzeba przejść. Ta procedura jest, w ogóle kwalifikacja dawcy żywego jest troszkę czasochłonna, chociaż najkrótsza moja kwalifikacja to były 2 miesiące, więc tak to wygląda w Polsce i jak Państwo dobrze wiedzą, od 2015 roku możemy już pobierać i przeszczepiać nerki krzyżowo. Tu jeszcze jedną rzecz bym chciała na koniec powiedzieć do wszystkich Państwa. Bardzo Państwa proszę, jak będziecie Państwo w swoich ośrodkach dializ, poradniach nefrologicznych, otrzymujecie dokumenty do przeczytania i otrzymujecie dokumenty do podpisania. Bardzo Państwa proszę, abyście Państwo czytali te dokumenty, które podpisujecie. Z moich doświadczeń często zdarzało się tak, że przychodził biorca do kwalifikacji nerki i on podpisał informację, że on nie wyraża zgody na przeszczepienie. Ja mówię, czy Pan wie, co Pan podpisał? On mówi, tak, ja tego nie czytałem, dali mi to, podpisałem. Szanowni Państwo, bardzo Państwa proszę, czytajcie to, co podpisujecie, bo tam są bardzo ważne dla Państwa informacje, a lekarz jest po to, aby Wam na te pytania odpowiedzieć. Więc zgoda na zabieg, zgoda na transplantację jest bardzo ważna, ponieważ tam macie wszystkie ważne informacje odnośnie Państwa zdrowia, dializoterapii, leczenia, transplantacji, zabiegu operacyjnego i leczenia po transplantacji lekami immunosupresyjnymi. No, bardzo słuszna uwaga, to jest bardzo ważne również. Tu wybrzmiała też jedna kwestia, w mediach momentami bardzo dyskutowana, ale absolutnie nie podlega żadnej wątpliwości. W Polsce narządów nie kupujemy, nie handlujemy narządami, a gdybyśmy próbowali, jest to proces karalny. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wszystko jedno, co Państwo usłyszycie, co Państwo przeczytacie, żaden, tak jak powiedziałam, procedura jest bardzo transparentna. Jest jedna krajowa lista oczekujących, bezduszny komputer, do którego wprowadzamy dane dawcy i on po prostu wyrzuca nam listę potencjalnych biorców, a lekarza obowiązuje kolejność, którą wyrzucił komputer, czyli od najbardziej zgodnego, od pacjenta, który ma najwięcej punktów, po tego, który ma mniej. I to nie są procedury, które mogą być ominięte, ponieważ wszystko potem podlega weryfikacji. W związku z tym to jest bardzo ważny aspekt, bo czasami pacjenci boją się, wstydzą się, krępują się zapytać. Proszę pytać, bo to jest bardzo ważna rzecz. Tu w ogóle przebrzmiewa cały czas, że pacjent musi być świadomy, pacjent musi czytać, pacjent musi pytać, tylko żeby zadać pytanie, to trzeba mieć jakąś wiedzę na dany temat, bo jeżeli nie mamy wiedzy, to nie umiemy zadać pytania po prostu. Co więcej, jeżeli coś jest niezrozumiałe, proszę pytać do skutku. Każda procedura, każdy jej niuans i to, po co robimy,
kiedy, w jakiej kolejności to, co Państwa dotyczy, musi być dla Państwa jasne. To jest podstawowa sprawa. Jeżeli jedna rozmowa to jest za mało, proszę pytać lekarza drugi raz, trzeci raz, aż wszystko będzie jasne. I to, co mówiła też pani Ola. Proszę nie sugerować się tym, co spotkało kolegę, koleżankę ze stacji dializ, sali dializ, kogoś znajomego, dlatego że pacjenci chorują różnie, mają różne uwarunkowania, mają różne przebiegi tych chorób. I to, co jednemu pacjentowi poszło bez problemu, no w przypadku drugiego pacjenta może pewne problemy sprawiać. Także proszę nie sugerować, a już o wymianie leków to ja nawet nie chcę słyszeć, bo to dramatycznie mi zabrzmiało po prostu. Także absolutnie nie wolno tego robić. Ja wiem, że pacjenci chcą sobie pomóc, dlatego są takie różne pomysły, ale jednak każdy krok musi być przedyskutowany z lekarzem. To jest naprawdę bardzo ważne. Mamy już godzinę 18 minut naszego spotkania. Wiem, że spotkanie było zakrojone na godzinę. Tu muszę oddać głos pani Iwonce Mazur, która czuwa nad wszystkim, bo wydaje mi się, że my z panią Olą i panią Iwonką, która ten cały trakt już przebyła, mogłybyśmy o tym mówić i mówić i dnia byłoby mało. Pytań więcej na czacie nie ma, bo ja tu cały czas ten czat podglądam, więc rozumiem, że nikt z naszych słuchaczy też na żywo nie chce zadać pytania. Ja myślę, że to nie jest pierwszy webinar na ten temat. Ja myślę, że będziemy mówić jeszcze na ten temat i będziemy doprecyzowywać pewne wiadomości. To spotkanie było takie bardzo ogólne, ale jednocześnie dotknęło bardzo ważnych aspektów, podstawowych, ale absolutnie najważniejszych. Więc pani Wonko, oddaję głos. Ja ze swojej strony bardzo paniom dziękuję i pani Aleksandrze, która no naprawdę widać, że ma olbrzymie doświadczenie w pracy z pacjentami szykowanymi do przeszczepienia nerki, jak i olbrzymią wiedzę również praktyczną i teoretyczną. Także pani Olu, bardzo dziękujemy, bardzo nam tutaj pani pomogła. Pani Iwonce bardzo dziękujemy za w ogóle historię, fantastyczne naprawdę. I rozumiemy te momenty wzruszenia, dlatego że ja sama nie wiem, jakbym zareagowała, jakbym nagle ktoś do mnie zadzwonił i mówił, słuchaj, oferuję ci serduszko i będziesz miała tego serca więcej i ono ci będzie tykało dwa razy dłużej. Po prostu rzeczywiście to są emocje, które są trudne do jakiegoś takiego no, nawet objęcia, że się tak wyrażę. To każdy reaguje zresztą po swojemu, ale wiem od swoich pacjentów, że zawsze każdy jest zaskoczony, zawsze to jest w dziwnym momencie, zawsze cała rodzina jest w alercie, to są niesamowite emocje. Także jest to absolutnie zrozumiałe. I pani Wonko, dziękujemy naprawdę. Dziękuję bardzo. I też do pacjentów, żeby naprawdę się nie poddawali, żeby walczyli też o siebie i zabiegali o ten przeszczep też przede wszystkim. Dokładnie, tak, bardzo, bardzo dużo jest po stronie pacjenta i bardzo dużo zależy od jego wyboru. Podkreślamy tu cały czas, dlatego te webinary są dla państwa i dlatego oczekujemy pytań. Pani Wonko. Pani profesor Olu, Iwona, bardzo dziękuję za uczestnictwo i proszę Państwa, to nie jest ostatnie nasze spotkanie dotyczące przeszczepienia. Wierzę, że tematów jest wiele i pytań jest bardzo wiele i bardzo prosimy w takim razie o pytania. Już wstępnie mamy ustalone, powiedzmy, że niedługo odbędzie się kolejny webinar, tylko potrzebujemy po prostu pytań pod kątem, których to przygotujemy. Myślę, że jest to temat szalenie ważny i tak jak mówię, bardzo ważne jest zaangażowanie pacjenta. Bez tego nic się nie udaje. Także zaangażowanie, świadomość, a my staramy się dostarczyć materiały, dostarczyć to, z czego Państwo możecie korzystać i na czym się Państwo możecie opierać. Także prosimy o pytania i będziemy starali się to realizować, odpowiadać na te pytania. Prosimy o inne sugestie, bo to my jesteśmy dla Was, ale to Wy tworzycie. Tworzycie to wszystko i to ma być właśnie taka biblioteka informacji, których potrzebujecie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, żegnamy. Do zobaczenia. Zapraszamy od razu na kolejne spotkanie.